No i wchodzimy do warsztatu, tam nie było mnie słychać, bo było głośno. Tu już jest trochę ciszej. No, chciałbym pokazać warsztat po 9 miesiącach od przejęcia statku, jak wygląda. Tutaj mamy kącik spawalniczy. Kotary, widzimy tam spawareczka jedna. Tutaj mamy trochę mniejszą unitora. Na statku muszą być obowiązkowo dwie spawarki, bo nie daj Boże na pełnym morzu coś by się wydarzyło, no to nie byłoby możliwości pospawania. Jakby jedna spawareczka na przykład odmówiła posłuszeństwa. A tu mamy taką ciekawą skrzyneczkę z elektrodami, z rękawicami, z drutami do spawania. Trochę jest nieporządek, ale jest oczywiście, o, coś spadło, jest oczywiście unitora, mamy takie wyposażenie, zamkniemy, o, no na dole mamy następną szafkę z elektrodami, także elektrody są w szafkach, tak wygląda pomieszczenie. Tutaj mamy zbiornik z pianą, ale to na inny temat, na inny film. Tutaj nam włożyli, bo akurat było miejsce. Mamy dwa duże transformatory. No i teraz wejdziemy troszeczkę dalej. No widzimy wszystkie, wszystko co nie, trochę pujam, trochę tak rzucam nam. Wszystko co potrzebne jest w moim warsztacie, to tu jest, mamy wiertarkę stołową, mamy upragnioną myjkę ultradźwiękową, niedawno ją otrzymaliśmy. Jak ktoś śledzi moje filmy, to będzie widział, że na poprzednim filmie, jak pokazywałem ten warsztat, nie było tego. No mamy. Trochę nam się tablica narzędziowa zmieniła niż poprzednia. Wyładniała nam, ale to jeszcze będziemy dopracowywali tutaj. To jeszcze nie wszystko. No także. No i oczywiście mamy tutaj tokarkę w razie trzeba by było dotoczyć pałek, czy przetoczyć kołnierz. Czy po prostu jakąś tulejkę dorobić. No to tu na tej tokaretce to robimy. No widzimy, tak to wygląda. Mała umywaleczka do mycia rąk. Oczywiście tutaj jest zasunięty przyrząd do sprawdzania wtryskiwaczy. A na szocie mamy wtryskiwacze silnika głównego. Tak to wyglądają wtryskiwacze, takie duże. No kiedyś jak będzie możliwość i będę robił wtryskiwacze, to postaram się to nagrać i nadam w którymś swoim filmie pokażę. A na razie chciałbym się skupić tylko na tym, jak wygląda warsztat. Teraz może przejdziemy do magazynku. No magazynek jeszcze wymaga dopracowania, ale też już mamy tutaj to wszystko ładnie poukładane. Tu mamy specjalne szafy, gdzie są części zamienne do poszczególnych urządzeń. No troszeczkę jeszcze musimy tutaj dopracować, ale to no oczywiście bloczki łańcuchowe w tym miejscu. Wszystko musi posiadać atest. Także bez atestu nie wolno używać żadnego bloczka łańcuchowego ani slingu, czyli zawiesia. Ale mamy troszeczkę skrzyneczek. Tam mamy tak samo podzespoły do urządzeń pracujących. No i tutaj mamy rezerwowy korbowód.
ogniska głównego, a za drzwiami jest pompa paliwowa. A tam jest przykryta folią, może ją kryję. O, tu jest pompa paliwowa silnika głównego. To może tyle by było o warsztacie. Oczywiście musi być zegar, żebyśmy wiedzieli, która godzina i nie spóźnili się na coffee time. No mamy tutaj to wszystko, co nam jest potrzebne do pracy. No i tak to wygląda wasze. No i chciałbym powiedzieć, że oprowadzając moich widzów na moim filmie, zaczynam zawsze wycieczkę z warsztatu, żeby się mogli sobie uzmysłowić, gdzie jakie urządzenie jest umieszczone na statku. No, to taki będzie taki punkt odniesienia. Wychodzę z warsztatu i idę tą drogą do danego urządzenia. I to będzie mniej więcej obrazowało to, jaką mam drogę do pokonania do danego urządzenia, na którym poziomie się dane urządzenie znajduje. No to będzie mogło tak przybliżyć wam troszeczkę te moje sprawy tutaj, to znaczy tą moją pracę związaną tutaj na tym statku, mniej więcej jak daleko, co, gdzie, że to nie jest w jednym miejscu, tylko to jest wszystko tak porozrzucane, poupychane, bo wiadomo, że na statku nie ma takiej wolnej przestrzeni, że sobie można zabudować tu urządzenia wszystkie z tego rodzaju, tam urządzenia z tego rodzaju, tam jeszcze to. Czasami rurociągami to jest połączone, a jest upchane w różnych kątach, żeby jak najbardziej wykorzystać tą powierzchnię maszyny. No bo wiadomo, że statek ma zarabiać, czyli ma jak najwięcej przewozić ładunku, czyli powierzchnia ładunkowa musi być większa, a maszyna to już wiadomo, zawsze poupychają, niech się mechanicy martwią i co z tym fantem dalej zrobić, jak chcą. Czasami problemy z dojściem do niektórych urządzeń przy wymianie. To tyle z mojego warsztatu. Zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.